Rafał, jak ci się podoba? Zarąbiście. Zarąbisty pierdolnik, ale można znaleźć wszystko. Dwa normalne, poproszę. 28 zł. I tak, do pojazdów nie wchodzimy, nie otwieramy drzwi. Ale mogą Państwo wejść sobie do rudego, do czołgu, tam z tyłu. Do czerwonego autobusu, to jest ten otwarty. To który tutaj tak, jest, tak? I tutaj drogiem przywozi pancerny. Aha, do nich można. Okej, okay, dziękuję bardzo. A wchodzisz do rudego? Co? Wchodzisz do rudego? Ja już na czołgu. Bawić się. Później tylko wiesz. 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 Co? Dobra, jadę. O, ja cię, to w dwie strony jeździ. Dera. Dwie kierownice. Mogło w dwie strony jeździć. Dobra, teraz sobie przez włas idziemy. Działa. Na warony. Oj, statek jakiś jest nawet. Siema. Taksówka londyńska. Rolsa. A mieć kibelek wychodek. Czołg. O, złomus pospolitus. Tu jakaś maszyna, tu jakiś kawałek złomu, statek się znalazł. Sobie nikt przewozi. No, tutaj widzę, tak klimaty nie jest. No kurde, ja mam samolot. I też pierdolisz coś. Kopki z samolotu. Wrak samolotu. O, tu jest ciasto. Ten.
Wilson, a nawet. O, trochę brakuje w mojej kolekcji jeszcze, z tego co widzę. Góry, rowery, wozy. Wózki dziecięce. Trochę jak u was teraz. No. Aga, my mamy muzeum, nie wiedziałaś nawet o tym. Trzeba tylko bilety przy wejściu zbierać. Będąc w Warszawie, nie mogliśmy nie skorzystać z możliwości wyskoczenia do Muzeum Motoryzacji i Techniki Wotrembusa, które prowadzą Państwo Mikiciukowie. Muzeum posiada około 300 zabytkowych pojazdów, jak również sporą kolekcję rekwizytów takich jak mundury, radia, plakaty, a także eksponaty związane z lotnictwem i militariami. Wśród wielu eksponatów możemy znaleźć tutaj takie ciekawostki jak ZIS-110, pierwsze rządowe auto Gomułki po dojściu do władzy w 1956 roku, ZIS-110B kabriolet, auto wyprodukowane w 7 egzemplarzach na życzenie Stalina, Peugeot 604, pancerne auto Jaruzelskiego, pancerne Volvo Lecha Wałęsy, opancerzona limuzyna Volvo 760 GLE, którą jeździł w czasie swojej prezydentury, Fiat 120 5P przekazany do muzeum przez prezydenta Kwaśniewskiego, czy Cadillac Fleetwood, najbardziej strzeżony samochód PRL. W razie obalenia komunizmu miał on wywieźć niepostrzeżenie Edwarda Gierka poza granicę kraju. Został odnaleziony po 30 latach. Syrena, kurołapa, to czwórka pewnie. To jest Warszawa. No, tu syrena, pierdolny metropolitus. Marek, ty gdzie patrzę? O Jezu! Agnieszka, chodź! Zapraszyłem na... Sakra! Właśnie coś mi nie pasowało z tym Volvo. Kurde. Z Volvo Wałęsy. Kurde. A szyba faktycznie widać, że gruba. Znaczy rozszczelniła się już, rozwarstwiła. Ale to w sumie ani okresami ustawione, jak jest mniej więcej, ani co, to jest finiszunk straszny.
Niektóre są, niektóre nie. Filmik lotniczy, proszę bardzo, to jest. Końcówka XIX wieku to okres, w którym dopiero rodziła się motoryzacja. Najczęściej były to zwykłe wozy konne, od których odłączano konie i dołączano silnik. Tak jest również w tym przypadku. Wyprodukowane w USA auto w chwili obecnej jest najstarszym pojazdem w zbiorach polskich. Paliwem używanym do napędu była nafta, którą można było kupić w aptece, a osiągalna prędkość zawrotna wynosiła 17 km na godzinę. Co kilka kilometrów kierowca musiał się zatrzymywać. Jednorazowa trasa, jaką auto mogło pokonać, wynosiła 5 km bagatela. Ponieważ należało wówczas wykonać smarowanie tłoka i korbowodu, to mogło się odbyć dopiero po zatrzymaniu silnika.